Państwa serdecznie. Na pewno cieszymy się ze zdobytych 3 punktów. Na pewno nie przyszły one łatwo, natomiast pierwsza połowa mogła na to wskazywać. Myślę, że dobrze mecz zaczęliśmy. Widzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Widzieliśmy, jak gra broń Radom i byliśmy w pewnym sensie na to przygotowani. I zdobyliśmy 2 bramki do przerwy i wiedzieliśmy, że musimy utrzymać koncentrację i poziom agresji, bo zespół z broni grał bardzo twardo i musieliśmy się też do tego dostosować. Wiedzieliśmy, że ważne będą te drugie piłki. Byliśmy uczuleni, żeby gdzieś tam nie dostać żadnej piłki za plecy, bo gdzieś tych dużo piłek było, trochę tej walki w powietrzu i strzeliśmy bramkę na 3-0 i gdy mogło się wydawać, że mecz mamy pod kontrolą i musimy go dograć tylko do końca, no to gdzieś popełniliśmy dwa proste błędy. No i zgotowaliśmy sobie w końcówce trochę niepotrzebnych nerwów. No i tak to wyglądało z mojej strony. Na pewno ważne punkty, wyszarpane, wywalczone. Z tego na pewno się bardzo cieszymy. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No cóż, gratuluję drużynie przeciwnej zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Kilka słów o spotkaniu. Myślę, że mecz ten ustawiły szybko stracone bramki przez moją drużynę. W pierwszej połowie dosyć szybko 2 gole, na początku drugiej, bodajże w 50. tam trzeciej minucie kolejny. I to ustawiło mecz. Drużyna gości kontrolowała wynik. Chwała moim zawodnikom, że nie spuścili głów, przystąpili do walki. Pierwszą połowę analizowaliśmy w przerwę, za dużo przegrywaliśmy pojedynków typowo siłowych. W drugiej się to poprawiło, udało nam się strzelić 2 kontaktowe bramki. No niestety na trzecią nie było już czasu. Wygrała, myślę, drużyna bardziej doświadczona. Tutaj też bym szukał klucza do zwycięstwa dzisiejszych naszych przeciwników. Cóż, trzeba się podnieść. Za tydzień mecz w Radomsku. Dziękuję kibicom naszym za doping. Prosimy o jeszcze za tydzień w niedzielę. Odnośnie zmian jestem zadowolony. Był to, zmiany dały impuls. Fajne dogranie Damiana w drugiej połowie, zaraz po wejściu, gdzie bramkę strzela Czarnecki. Wszyscy w tej drużynie są potrzebni. Jest końcówka ligi, która bardzo będzie ciekawa i bardzo emocjonująca, bardzo trudna. I daje się wykazać swoją przydatność wszystkim zawodnikom w drużynie.